Dzisiaj tak, środa popielcowa, zastanawiamy się nad tym, co robimy, jakie decyzje podejmiemy, co jest dla nas ważne, ale też mamy do czynienia z tym, co przygotowali dla nas artyści. I to artyści nie byle jacy, wspaniali, goszczący czasem u nas, chociaż za rzadko jak zawsze, bo to artystyczne rekolekcje, tak można nazwać te wielkie wydarzenia, Gorzkie Żale, Nowe Epifanie. Redbat Klinstra, aktor, reżyser, przygotował to wszystko, ale bez artystów właśnie nic by nie zrobił. Adam Struk w studiu. Dzień dobry. Pianista, kompozytor, wokalista i ktoś, kto wymyśla różne cuda, na przykład połączyć Leśmiana z Sojką i ze sobą, to już w ogóle jest to jedno z tych ostatnich naszych, czy przedostatnich może, doznań i doświadczeń. 10 lutego, początek tych artystycznych spotkań i ty ze swoją muzyką, ze swoim wyobrażeniem, jak takie Gorzkie Żale powinno wyglądać? Otóż, proszę państwa, ten festiwal rzeczywiście koncentruje się na, powiedzmy, sprawach ostatecznych, czyli jakby nie jest to materiał zbyt festiwalowy, na pewno bardziej kontemplacyjny, bardziej kontemplacja, proszę państwa, niż fajerwerki. I tak już dzisiaj o godzinie 19:30 w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie odbędzie się, powiedzmy, coś, co oni nazwali, organizatorzy nazwali stypą. Polegać to będzie na tym, że uczestnicy wydarzenia będą musieli się skonfrontować z różnymi etapami odchodzenia. Następnie spotkamy się wszyscy przy stole, gdzie wraz z zespołem śpiewaczy Monodia Polska śpiewać będziemy pieśni pogrzebowe. A potem będzie postny posiłek, a po wszystkim jeszcze film opowiadający o tak zwanych pustych nocach, czyli obrzędzie pożegnania zmarłego, śpiewanym obrzędzie pożegnania zmarłego. Coś, co nazywa się żołtarzem Jezusów i ty, i stuosobowy chór. Żołtarz Jezusów. Wszyscy się zastanawiają, co to znaczy tak naprawdę. Czy to nie ma pomyłki w druku? Nie, nie, nie. To jest stara wymowa słowa ołtarz, który znowu pochodzi od altare, czyli tylko, że w przypadku żołtarza Jezusów, dzieła Ładysława Zgielniowa, błogosławionego patrona Warszawy, mamy do czynienia z opisem nie tyle z samego miejsca ofiarniczego, tylko z tym, co wieńczy ołtarz, czyli na przykład wyrzeźbioną, opowiadaną męką pańską. To jest podobna historia. Żołtarz Jezusów powstał w XIV wieku, w ciągu 100 następnych lat rozrósł się do obecnych 27 zwrotek i jako pieśń o Bożym umęczeniu funkcjonował jako praktyka pobożna rozważania męki pańskiej do wieku XIX. 13 marca o godzinie 17 w kościele świętej Anny żołtarz zostanie odśpiewany w takiej bardzo zachowawczej praktyce. Zapraszam wszystkich na to wydarzenie. Teksty wszyscy otrzymają na miejscu. Względnie tekst będzie wyświetlony. To jest rzecz absolutnie drugorzędna. Towarzyszyć nam będzie w śpiewaniu lira korbowa, czyli instrument, który towarzyszy monodii, czyli jednogłosowemu śpiewowi nabożnemu polskiemu. Warto to usłyszeć i uczestniczyć w tym, bo to, proszę państwa, nie chodzi o to, to nie jest taka formuła, wiecie państwo, koncertowa, że przychodzicie i słuchacie, co wykonawca wam poda, tylko trzeba razem, trzeba się w to włączyć i to jest niezwykłe doświadczenie. Wejść do środka tego całego wydarzenia. Czyli mamy, mówiąc krótko, na pewno tej muzyce przysługuje określenie muzyka żywa, bo przekazywana jest z pokolenia w pokoleniu w tradycji ustnej i wreszcie my, śpiewający te rzeczy, jesteśmy jakoby instrumentami. To nie jest materiał do kreacji. Przypomnę, 13 marca o godzinie 17 w kościele świętej Anny. Całe te spotkania wszystkie trwają, te Gorzkie Żale, Nowe Epifanie trwają od dziś do 20 marca, więc każdy z nas może znaleźć sobie takie miejsce, taki rodzaj aktywności artystycznej, która mu najbardziej odpowiada, w której chciałby uczestniczyć. Ty zaproponowałeś spotkanie ze stuosobowym chórem. Znaczy chórem, pospolitym ruszeniem śpiewaczym. Bo wiesz, to nie jest chór w tym sensie, że nie ustawiamy się, to nie jest polifonia. Tylko, że to polega na tym, że są w tym zgromadzeniu śpiewaczym śpiewacy bardzo dobrzy, tacy sobie i jeszcze bardziej tacy sobie. I dopiero suma tych głosów daje efekt w postaci naturalnego polskiego śpiewu. Za każdym razem będzie to inaczej. Za każdym razem jest to inaczej. A do tej pory jakie jest twoje najważniejsze doświadczenie z takiego właśnie spotkania? Jesteś artystą, który po swojemu dochodzi do prawdy i tutaj doszedłeś do czegoś właśnie z tak ogromną grupą wykonawców. Nie mam w ogóle, proszę państwa, w tym żadnej mojej zasługi. Ja się właściwie posługuję starą polską metodą właśnie takich pospolitych ruszeń śpiewaczych, które w Polsce były praktykowane niemalże do wczoraj. Powiedzmy, do elektryfikacji wsi, czyli końca lat 60. myśmy byli niezwykle muzykalnym i rozśpiewanym narodem. Naprawdę. Każdy region miał własny repertuar, własny rytm muzyczny, własny styl także instrumentalny. Proszę państwa, żeby się o tym przekonać, korzystam z okazji i zapraszam państwa 15 lutego, czyli w poniedziałek najbliższy,
na Elektoralną 12 do Mazowieckiego Instytutu Kultury, gdzie o godzinie 18 odbędzie się kolejne z cyklu spotkanie śpiewacze prowadzone przeze mnie, gdzie można to po prostu zobaczyć, na czym to jest. Metoda jest nieinwazyjna. Przychodzicie państwo, co ze sobą zrobicie, czy śpiewacie, czy nie, jest rzeczą drugorzędną. Ważne, żeby być tam w środku, w tym muzycznym tyglu i zobaczycie państwo wtedy, że jest to podróż w jedną stronę. Przeżywanie, dochodzenie do prawdy, coś, co ważne w tych dniach właśnie, gorzkie żale, nowe epifanie i przykład, który Adam Struk przygotował dla nas, żebyśmy sobie uświadomili chociaż fragment tej niezwykłej, dojmującej pieśni żałobnej. Proszę państwa, będzie to pieśń Czemu tak rychło, panie? Pieśni żałobnej poświęconej zmarłemu dziecięciu, wykonywanej podczas pustych nocy przy trumnie zmarłego dziecka. Wariant melodyczny pochodzi z wiosek drobnoszlacheckich na północno-wschodnim Mazowszu w okolicach Łomży. A to konkretnie wykonanie to efekt współpracy grupy Kwadrofonik ze mną, przy czym moja rola jest służebna, to znaczy ja im podałem motyw muzyczny, oni to rozwinęli, to są dwa fortepiany, dwa zestawy perkusyjne. Śpiewak siłą rzeczy jest frontmanem, ale w tym wypadku na pewno należy zastrzec, że jest to właściwie dzieło grupy Kwadrofonik. Czemu tak rychło, panie, bierzesz mnie ze świata? Czemu tak prędko znikły moje młode lata?